Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze 35, moi kochani, 346 level. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj, ale po północy zbijemy go weczki, bo niewiele brakuje. Próbowałem zrobić jakieś tornada i jedno padło, drugie już się tam małżon blokuje. Małżon jest po prostu niedobry. Pozdrawiamy Rajsę przy okazji. Rajsa, twój małżon jest tutaj dzielnym wojownikiem i nas niestety morduje. Jest, moi kochani, jest w końcu, wybi wybiła ta szanowna godzina, w której mogę pochwalić się, że mam twierdzę 20. Oczywiście bardzo fajnie byłoby mieć szybko kopalnię 20 i Akademię 20. Będziemy to robić, tym bardziej, że jeżeli wejdziemy w pety, to no, przydałoby się ją mieć dość szybko, bo zaraz tyrek będzie 200 i wypadałoby, żeby klocek zaczął być karmiony, nie? A nie szczerbun. Więc będę chciał tutaj w miarę szybko nałapać teraz skarby lasu jeszcze jutro dużo surowców, jeszcze koło uruchomić no i spróbować tą kopalnię szybko podnieść. No ten 16-17 poziom 18 jeszcze są tańsze, ale 19 i 20 to już są dość drogie, aczkolwiek jeżeli koło nam będzie sprzyjało, to mam nadzieję, że w ciągu kilku dni yy, uda nam się tą kopalnię wynieść na 20 poziom i po prostu przeczekać, zbierać jabłka po wbiciu Tyrka, przeczekać ze dwa dni i, i karmić yy, klocka, nie? I karmić klocka. Dobra. Z czego zaczynamy, moi drodzy? Zaczynamy od tego, że falniemy sobie portal gildi, a dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Oho. Żeśmy się nabili ten portal? No dobra, przynajmniej jeden krytyk siadł. To przynajmniej tyle dobrego. Mag dla paladyna jest trage trage tragedią, bo nie mamy firebola, nie? Nie mamy firebola, więc, więc jest lipton. Nasz fireball nie działa. Możemy sobie zrobić ataki w podziemiu też, tak w ogóle. Może stila dzisiaj dla odmiany. Siemano. Siemano Albano. Co tam u twojej przypalonej duszyczki? Lil' just subscribed. Co ty tam znowu, Lilek, wymyślasz? Dzięki za subskrypcję poziomu pierwszego. Eee, dziwne, widzisz, sz... za długą przerwę miałeś chyba, bo nie zaliczyło ci kontynuacji. Ale pozdrawiamy cię serdecznie. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Lilek ostatnio ogłosił właśnie przed chwilą na live'ie, że już chodzi sam po alkohol do sklepu. A to znaczy, że już jest dobrze. Lilek miał ma śruby tam jakieś w nogach i tam generalnie bardzo długo leżał po prostu i słabo się poruszał. <laughs> Nie no, mam konia, no masz konia, no to jest wszystko w porządku. Dobra, mamy to zrobione, możemy jeszcze sobie tutaj jedną wytrzymkę wsadzić, możemy sobie wsadzić trzy inty, żebyśmy mieli jeszcze jakieś pieniążki. No i portal Solo. Portal Solo. Bijemy dzisiaj pierwszy raz nowy portal. Zabiłem dzika, cóż to był za dzik, czyli Slendermana. Siadło całkiem przyzwoicie. Łyk herbatki, chociaż tutaj było ryzyko, że zginę, ale jest ryzyko, jest zabawa. Także siadam kolejny portal, zbliżamy się do kolejnego procentu w klaserze. No nie oszukujmy się, nie szybko. Nie szybko, ale możemy zacząć kolejny... Akt czwarty poziom szósty, czyli to jest 36 portal. Solo już rozgniatacz. Rozgniatacz jest też magiem, więc tutaj też będzie nam szło z krytykami, albo nie będzie nam szło w ogóle. Więc albo zasadzimy mu dużo krytyków, albo nie będzie progresu. Zasadziliśmy mu parę krytyków, aczkolwiek jak widzicie, te parę krytyków to tak nie bardzo. No 31-21% progresu w sumie nieźle, bo pięć takich dni by byłoby po portalu, więc... Jestem zadowolony, jestem zadowolony. W takim razie bardzo, 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 bardzo zadowolony. Co mamy do roboty? Mm, moi kochani, co my mamy do roboty w ogóle w tej grze? Ale to nawet wpadło w porównanie do Slendera. No, siema Staszku. E, co my tu mamy? Co my tu... A nie, sorry Staszek, z tobą się już nie witam za to, że grasz w tą grę z feliurem, którą nazwę znasz. Dobra. Mm -hmm. Podziemia mamy, twierdzę mamy, portale mamy. Pupile? No dobra. Pupile moi drodzy są. W ogóle my tam mamy ponad 4000, mamy 4520, czyli dzisiaj powinniśmy mieć 4600. Woda nie jest żywiołem, którego się boimy. Flema 316 i najprawdopodobniej leciał gdzieś 100, 100, 100, 100, więc ma jakiegoś tam hydrowira. Może z 50, może nie więcej, więc pójdziemy ze światłem bo raczej tam Hydrowira nie należy się większego niż 50 spodziewać, raczej się należy tu Koniksa spodziewać. Ryba. Uuu. A, Flet jest ten zawodnik, co z ryby przeszedł w szlał węża, okej. Okay. Co z ryby przeszedł w szlał węża, więc tutaj raczej nie powinniśmy się bać, bo Ptasio powinien rybę sklepać. Tak jest, Ptasio powinien rybę sklepać. A szlał wąż powinien sklepać Ptasia. Aczkolwiek. Paladon powinien dobić szlał węża. Aj, dobi. No i gitara. Czy my karmimy coś w wodzie dzisiaj? Nini, nie karmimy wody na pustyni, ale możemy wykarmić sobie szlał węża Tak po prostu dla sportu. To? Tak po prostu dla sportu już zacząć go karmić, bo to się zbliża do 200. Tego szybko nie zdobędziemy, tego też nie, więc i tak szlałwąż jeszcze do 200 wykarmiony zostanie, zanim przejdziemy na głębiona bądź żółwia. Tak. Marszal 395 to już jest godny rywal. 400 karmień, to już jest sporo. To już jest, zobaczcie, prawie tyle w wodzie ma karmień, co ja. To zobaczcie, jak mi to jedzenie nie leci. Zobaczcie, jak mi to jedzenie le nie leci. Najważniejsze, że światło mamy wciśnięte, tak? No to jedziemy z ziemią, no i raczej tu się nic nie powinno wydarzyć niedobrego, co? Ponikoni wygrał, teraz spotkamy małżona. Wyki jadło małżona ze Tak jest. No, i spotkamy się teraz z jakimś dość wysokim szlauwężem. węż Szlałwęż 100 na wykiadło, raczej wykiadło tego nie wygra. Będzie musiał tutaj Tyrek to wytyrać. Tyrek i hydro... Hydrowir 93 to już są mocne te Hydrowiry, aczkolwiek Tyrek 196 jest mocniejszy. No to jedziemy z wodą teraz na jeżyka. Kroks. O, Kroks przegrał z małżonem, no to nie jest dziwne, ale ryba powinna wygrać z małżonem, nie? Chociaż i to jest śledziór i to jest śledziur, no ale ryba jest lepszym wodnym zwierzęciem niż małżon. A szlałąż jest troszkę chyba. Ach, jak wysiadło rybie jakieś krytykson. Och dobrze. Ach. <laughs> no nie oszukujmy się Hydrowir, to za No. Co tutaj jest za rywalizacja? Ogień. Powiem wam, że jak już światło wcisnę, to już później to idzie tak szczerze mówiąc, tak. Tzium ciu tzium, ciu, 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 ciu. Rozpil 193 na węża 100 i 7. No i co tu się może wydarzyć? Pluto! O! Mamy godnego rywala. Aż zobaczymy, jak tutaj woda u Pluto wygląda. Ale podejrzewam, że standard, czyli małżon w Szlau Węża, w Hydrowira i Hydrowir już może być powyżej setki, ale raczej dwusetki nie ma. Szlau Wąż setka zabija naszego Jarysia, ale nasz Jadun zabije na bank Szlau Węża i Hydrowir 88 to nie jest rywal dla naszego Jaduna. Nie oszukujmy się, to jest Easy GG. Easy bez problemów ozejbo. No i mamy 4620. No chciałbym... kaczy jeszcze to 5 wbijemy, zobaczymy, o elites wyskoczył. Kratki Elites. Eee, i też pozdrawiamy. Dawno nie byłeś u, na live'ie u twoich dziewczynek, które się za tobą stęskniły, mój drogi Czyli tak zwane panie od tańców. Nie? Tańców, tańców, kaczuchy, o, kaczuchy. To na live'y wpada, to wie co to są kaczuchy i kto to jest? No i dobra moi drodzy, co my tu mamy do roboty więcej? Generalnie nie za dużo. No generalnie nie za dużo, no nie za dużo. No mogę Wam jeszcze powiedzieć, co tutaj mam w planach na najbliższe dni. Czyli troszeczkę mm, zdradzić Wam pewnych sekretów, tajemnic i tak dalej. No na najbliższe dni chcę skrócić tego władcę niedługo i jechać już w te budynki. Będę je troszkę skracał. Nie za dużo, ale troszkę. Ponieważ chcę szybko zacząć już budować tutaj kopalnię złota na poziom 15 wzwyż. wehikuł udaje mi się trzymać cały czas, jak widzicie. Dozbieramy go i sobie go otworzymy kiedyś na odcinku. Nie ma tutaj paniki na no w twierdzę. Jeżeli jesteśmy, to. A twierdza 20 jest. Salki na razie nie podnoszę, bo nie mam surek. Szkoda mi te 21 milionów i 7200. Najpierw chcę wykerować kopalnie na 20 i akademię na 20, a później już będę wszystkie sury ładował w salkę rycerską, jak już będę miał budynki postawione i będę sobie dalej mógł budować już w zasadzie byle. Co? No i przypominam wam jeszcze, że o tym, że za parę dni pojawi się odcineczek Q&A. Jeszcze tam możecie dorzucać jakieś pytania. Na razie nie ma dużo skomplikowanych pytań, więc zdaje się, że dużo nie macie problemów z grą, więc to jest, to jest zadowalające. A możemy sobie pysia strzelić. O pysia też już ma broń jednostatową. Pysia wolno się uczy, ale się uczy. Pysia wolno się uczy, ale się uczy i prawie mnie zabiła. Widzicie, prawie mnie pysia zabiła. W końcu się uczą ludzie też i tutaj grać. Już w bronie się pojawiają jednostatowe. Pluto to samo. Pluto już dość dłużej gra. E, ma dwa itemy dwustatowe. Stil na w trzech. Barżant na raz. Na, też na trzech. Ja na czterech w tej chwili, tak? Raz, dwa, trzy. Ja na czterech, ponieważ e, nawet przy czterech zwyklasach e, mam więcej wytrzymałości niż barzant przy trzech zwyklasach. Więcej życia o milion, tak? Więcej statystyki wytrzymałości, pomimo tego, że mam jeden zwyklas więcej, a dzięki temu mam 1200 siły więcej. Więc porównując te statystyki, przerzutka ta i przewaga z innych statystyk pozwoliła mi mieć taką samą wytrzymałość, a zyskać 1200 na sile, co jest już dość spore. Dzięki temu padło nam parę tornad, wbiliśmy parę rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No ale to tyle, moi kochani jeśli chodzi o Mixa, także dzięki Wam serdeczne. Pamiętajcie o łapęcach, pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie o wszystkim. Trzymajcie się, siemanko i pa pa!